Czytajmy malarstwo jak książkę, czyli Szymon Chwalisz zaprasza. Ja nie daję żadnych recept, ani żadnych wskazówek do tego, jak się te obrazy powinno oglądać, ani żadnej instrukcji obsługi do tego malarstwa. Często ze sztuką współczesną tak jest, że ludzie się troszeczkę boją. Maluje nie tylko woodstockowe gitary, samochody i motocyklowe kaski, ale też wielkoformatowe obrazy, które od wczoraj można oglądać w galerii pod sceną w Raszkowie. Mowa o ostrzeszowskim malarzu, grafiku i ilustratorze. Rysowniku Szymonie Chwaliszu, który mówi, że chciałby, aby jego malarstwo czytano jak dobrą książkę. Miejsko-gminny ośrodek kultury zaprasza do zwiedzania. Szymon Chwalisz to artysta, który wyspecjalizował się w technice aerografu. Malowane przez niego i podpisane przez znanych artystów gitary co roku trafiają na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a ostatnio motywami z lat 80. przyozdobił auto Filipa Heisera. W Raszkowskiej Galerii pod sceną Chwalisz prezentuje z kolei swoje bardzo oryginalne w treści obrazy. Ja nie daję żadnych recept, ani żadnych wskazówek do tego, jak się te obrazy powinno oglądać, ani żadnej instrukcji obsługi do tego malarstwa. Bardzo się cieszę, jak jest tyle interpretacji, ile zwiedzających, więc pozostawiam absolutnie tutaj wolną głowę. Wystawa malarstwa sztalugowego Szymona Chwalisza jest drugą po obrazach Stanisława Brajera ekspozycją prezentowaną w Galerii pod sceną Ośrodka Kultury w Raszkowie. Obrazy ostrzeszowskiego artysty mają zachęcić mieszkańców do poznawania różnych oblicz sztuki. Często ze sztuką współczesną tak jest, że ludzie się troszeczkę boją przychodzić na takie wystawy, szczególnie ci widzowie nieprzyzwyczajeni do wystaw, a myślę, że tutaj w naszej gminie mamy sporo takich osób. Chcemy ich przekonać, że nie ma się czego bać, że sztuka nie gryzie i że można w bardzo miły, sympatyczny sposób spędzić czas i nie trzeba się przed obrazem tłumaczyć z własnych interpretacji. Można sobie to zostawić do przemyślenia w domu, ale fajnie spędzić czas i zacząć po prostu się tym interesować. Chciałem, żeby to była taka trochę literatura, żeby to nie był obraz, który w zasadzie nic nie przedstawia, tylko żeby to była jakaś historia i mam nadzieję, że jakieś te historie zawieram w tych pracach. Znajdują się fani tych obrazów, znajdują się klienci, więc chyba jest całkiem dobrze. Na wczorajszym wernisażu wystawy można było porozmawiać z artystą, posłuchać muzyki i obejrzeć z bliska najnowszą woodstockową gitarę, a także przy okazji przyjrzeć się tej stworzonej przez Piotra Schuberta z klubu mototurystów, która także trafi na aukcję WOŚP. Wykorzystał do tego tarcze hamulcowe, kawałek jakiegoś tam silnika, cylindra, manetki, zamiast strun na przykład są linki od sprzęgłowe, linki od gazu, także no i wszystko wykonane w skali 1:1. I na wzór takiej prawdziwej gitary. Dwa tygodnie temu, w poniedziałek, Jurek Owsiak widział tę gitarę, przymierzył się do niej, złożył autograf na niej. Zarówno gitary Szymona Chwalisza, jak i gitarę wykonaną z części motocyklowych będzie można wylicytować podczas 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A wystawę prac malarskich w galerii pod sceną Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Raszkowie można oglądać do 20 stycznia.